24 dzień stycznia. Zapraszam na Kwadrans Kultury, w którym opowiemy m.in. o nowej wersji Snu Nocy Letniej, o pewnym hiszpańskim zespole, który pokochał Warszawę i jeszcze o nowej wystawie w Galerii Schody, w której dziś gościmy. Dzień dobry. Zapraszamy też na nową ekspozycję tutaj do Galerii Schody. Oglądać możemy takie piękne obrazy prezentowane w cyklu Tukan. O co chodzi? Za chwilę opowiemy o wszystkim ze szczegółami. Schody do 30 stycznia prezentujemy malarstwo Michała Makarewicza. To dosyć trudna sztuka, żeby wśród wielu artystów młodego pokolenia wybrać tych, których przyszłość w jakiś sposób musimy poznać, decydując się na prezentację ich malarstwa. Ta magia, która spoczywa na obowiązkach galerii, jest trudna, ale jednocześnie pozwala na wytyczanie drogi dla przyszłych artystów i ukierunkowywanie ich w tym, co robią. I doskonałym przykładem tego są prace Michała. Zajmuję się malarstwem i rękopisami. Jeżeli ktoś nie wie, co to są rękopisy, może zaczekać na następny pokaz. Jeżeli chodzi o sam materiał, odznacza się ograniczoną ilością środków wyrazu, brakiem ironii, powściągliwością. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Mogłabym życzyć Wam bardzo wielu kulturalnych wrażeń, ale tak naprawdę życzę sobie, żebyście się jutro zechcieli z nami spotkać rano w internecie, potem w TVP Warszawa. Zapraszam w imieniu Marcina Majki.